Serdecznie dziękujemy. Panów może poproszę teraz na chwilę na miejsce, ponieważ mam jeszcze do odczytania listy, które nadeszły, usprawiedliwiające tych, którzy niestety nie mogli dołączyć do tak szacownego grona dzisiaj. Wśród nich przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, Departament Funduszy Ekologicznych, dyrektor Departamentu, pani Joanna Książek-Wider. Pisze tak. Szanowni Państwo, w związku z planowaną uroczystością zakończenia projektu Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 składam Państwu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu serdeczne gratulacje oraz podziękowania. Z zadowoleniem przyjmuję, że zrealizowana przez Państwa inwestycja przyczyniła się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w regionie, co w efekcie będzie miało wydatny wpływ na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i jakości środowiska na terenie objętym projektem. Realizacja tego przedsięwzięcia jest przykładem, w jaki sposób wykorzystać szansę stworzoną przez Unię Europejską na rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska w naszym kraju oraz w jaki sposób działać, aby służyć poprawie warunków środowiska naturalnego. Dziękując za przekazane zaproszenie, z przykrością informuję, że nie będę mogła uczestniczyć w planowanej uroczystości. Jeszcze raz gratuluję oraz życzę Państwu realizacji kolejnych projektów, które podobnie jak zrealizowana inwestycja będą przyczyniały się do wypełniania przez Polskę zobowiązań akcesyjnych oraz wpływały na poprawę środowiska naturalnego w naszym kraju. Z poważaniem, dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych, pani Joanna Książek-Wider. Dalej Wodociągi Polskie, dziękując za zaproszenie na uroczystość zakończenia projektu. W imieniu pani prezes Danuty Jakuty oraz prezesa Tadeusza Rzepeckiego pragnę poinformować, że z uwagi na wcześniejsze zobowiązania służbowe nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu, ale mamy listy. List do pana Krzysztofa Turka, wójta gminy Stare Babice. Szanowny panie wójcie, w imieniu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie przekazujemy wyrazy uznania z okazji pomyślnego zakończenia projektu Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie Stare Babice. Niech inwestycja ta jak najlepiej służy poprawie stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy. Panu wójtowi, mieszkańcom życzymy dalszych sukcesów oraz osobistego szczęścia. Podpisano prezes Dorota Jakuta i przewodniczący rady Tadeusz Rzepecki. I kolejne podziękowanie na ręce pana Pawła Turkota, prezesa zarządu spółki EkoBabice. Szanowny panie prezesie, w imieniu Izby Gospodarczej przekazujemy wyrazy uznania z okazji pomyślnego zakończenia projektu. Gratulujemy sukcesu sprawnie przeprowadzonej inwestycji. Wyrażamy nadzieję, że zrealizowany projekt i zdobyte doświadczenie zainicjują realizację kolejnych inwestycji, które niewątpliwie przyczynią się do poprawy środowiska i jakości życia mieszkańców gminy. Panu prezesowi, pracownikom spółki życzymy dalszych sukcesów oraz osobistego szczęścia. Prezes Dorota Jakuta i przewodniczący rady Tadeusz Rzepecki, 16 września 2016. I mamy jeszcze jeden list do odczytania. Zapraszam teraz na scenę pana Marcina Ładę, przedstawiciela Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, mam list prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej, pana pułkownika rezerwy Alfreda Kabaty. Skierowany do pana Krzysztofa Turka, wójta gminy Stare Babice i pana Pawła Turkota, prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EkoBabice. Szanowni Panowie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość dotyczącą zakończenia projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice, ale ze względu na obowiązki służbowe nie mogę wziąć w niej udziału. Stare Babice słyną ze wspaniałej historii, potwierdzającej ich wkład na przestrzeni wieków rozwój Mazowsza i Polski. Ponad 700 lat udokumentowanej historii, udział mieszkańców tych terenów w powstaniach narodowych, wspomnienie Babic, Lipkowa i innych miejscowości na kartach trylogii Sienkiewicza, aż wreszcie uruchomienie tu radiostacji Babice i bohaterska obrona Reduty Babice we wrześniu 1939 roku powodują, że Babice są miejscem niezwykłym nie tylko na mapie Polski, ale i całej Europy. Dziś wy, panowie, zwracam się do wójta gminy Krzysztofa Turka i prezesa EkoBabice Pawła Turkota, dziś wy, panowie, realizując jeden z największych projektów proekologicznych w historii Mazowsza, stajecie się cząstką historii tych terenów i całego Mazowsza. Wasze działania tworzą świetność tych miejsc i służą całej lokalnej społeczności.
z okazji zakończenia tak znaczącego przedsięwzięcia proekologicznego składam panom serdeczne gratulacje. Wyrazy uznania przekazuję także wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju gminy Stare Babice. Cieszę się, że na tym terenie działa nasze koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej i współpraca z samorządem gminy Stare Babice jest bardzo owocna. Życzę panom i wszystkim uczestnikom tej uroczystości wszelkiej pomyślności i dalszego dobrego działania dla społeczności gminy Stare Babice. Z wyrazami szacunku i oficerskim pozdrowieniem prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej, pułkownik rezerwy Alfred Kawata. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo i cieszę się, że przy okazji tak super nowoczesnego projektu proekologicznego udało mi się troszeczkę historii również przemycić. No bo proszę Państwa, dzień dzisiejszy już jutro będzie historią, także historia jest wszędzie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. A teraz właśnie trochę a propos na wieczną rzeczy pamiątkę. Za chwilę zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, która ma dla przyszłych pokoleń być świadectwem tego wysiłku wielu ludzi, który doprowadził do zakończenia projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w